Jacek Karnowski, to jest telewizja w Polsce.pl. Poranna rozmowa w studio gość Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, znany i ceniony dziennikarz, założyciel Radia Wnet. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy w kontekście mediów i o tym za chwilę. Zacznijmy od spotkania Trump-Kim, czyli szczyt Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi. Dla nas ludzi z doświadczeniem totalitarnym czy autorytarnym to jest chyba zawsze trochę dwuznaczne, prawda? Świat się cieszy, że denuklearyzacja, czyli pozbycie się broni atomowej przez Koreę Północną, no staje się jakoś tam wyobrażalna, chociaż to też dyskusyjne, ale wiemy, że tam w obozach siedzą ludzie, miliony głodują, miliony zastraszone, setki tysięcy zabite. To znaczy, jeżeli przyjmiemy optymistyczny scenariusz zdarzeń, to jest dobrze, to jest pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej. Po tym pierwszym spotkaniu będą następne spotkania, nastąpi proces, zabiorą, Koreańczycy pozbędą się broni nuklearnej, w którymś momencie dojdzie do zjednoczenia Korei Północnej z Koreą Południową, Korea Północna przestanie być państwem komunistycznym, zacznie się wielka budowa i wyzwolenie ludzi z tych wszystkich obozów, ale oczywiście brakuje, tak, gdybyśmy byli Koreańczykami, gdybyśmy byli w obozie pracy, tak, już od wielu, wielu lat, to byśmy spodziewali się, że chociaż słowo na nasz temat padnie, że upomną się, że przywódca, wpiszą w listę warunków, że przywódca Stanów Zjednoczonych nie tylko robi biznesy, nie tylko chce prowadzić amerykańską strategię, ale też gdzieś ma w podświadomości cały system wartości dotyczącej ludzkiej wolności i godności człowieka. Te zdania nie padły. Miejmy nadzieję, że miał je w swojej pamięci prezydent Stanów Zjednoczonych. A w Polsce prezydent przedstawił 15 pytań referendalnych, propozycji pytań, bo to jest 15 pytań zaproponowanych, z tego ma zostać wybrana dziesiątka. Znamy już datę tego referendum, 10-11 listopada. To jeszcze musi przyjąć Senat, zaakceptować Senat. No te głosy ze strony Prawa i Sprawiedliwości raczej takie sceptyczne. No Marek Suski w tym studio mówił parędziesiąt minut temu, że on pójdzie, ale z niechęcią, czy raczej bez entuzjazmu, bez entuzjazmu na to referendum. Zdaniem Krzysztofa Skowrońskiego ta idea prezydenta, żeby doprowadzić do referendum, a potem do zmiany konstytucji, czy to jest po pierwsze trafiona, czy po drugie, czy to jest realny projekt? Jeśli chodzi o to referendum przedkonstytucyjne, to byłem sceptycznie nastawiony do niego. Znaczy myślałem sobie, że trzeba przedstawić projekt konstytucji i potem można zapytać, tak? Już, nie wiem, już zapytać, już mieć gotowe odpowiedzi na pytanie. Rozmawiałem z ministrem Muchą, który tłumaczył, ale dobrze, rozpoczęliśmy rozmowę na temat konstytucji, na temat zmiany. Prezydent przyjechał całą Polskę, tak, zadawał pytania, rozmawiał, tak, i mówił, że to, co należy zmienić, jak należy zmienić. To jest dobrze, że rozmawiamy o fundamentach. Natomiast jeśli chodzi o listę pytań, ja ich nie znam, tej piętnastki, ale wydaje mi się, że w tej koncepcji prezydenta nie rysuje się taka bardzo głęboka zmiana ustrojowa, tak, że to są pytania, które korygują nieco. One nieco korygują, tam chcą pokazać, że może inną strukturę władzy zaproponuje, może będzie władza prezydencka. To tak? jak głosowałby Krzysztof Skowroński? Czy jest pan za uchwaleniem nowej konstytucji bądź zmian w obowiązującej? Inaczej bym postawił pytanie, czy jesteś za głęboką zmianą konstytucji, tak? Czy jest pan za wprowadzeniem, no, referendum pomińmy? Czy jest pan za odwołaniem się w preambule konstytucji do ponad tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa polskiej Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości? No to je, tak. Tak. Czy jest pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia 500+? Nie. Nie wpisywać do konstytucji. Nie, no nie można wpisywać do konstytucji, ale jestem za ochroną praw rodziny, tak? Ale na pewno nie jestem za tym, żeby 500+ było wpisane do konstytucji Rzeczpospolitej. Wiek emerytalny 60 i 65, czy wpisywać? Nie. Czy to jest ciekawe? Czy jest pan, pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa RP w Unii Europejskiej? No to właśnie to są te dziwne pytania.
Znaczy, to są dla mnie pytania niekonstytucyjne. Jak można w konstytucji zapytać o członkostwo w Unii Europejskiej, jak Unia Europejska się rozpadnie, to co wtedy się stanie z konstytucją? No poza tym to by skutkowało też pytaniem, które prawo jest nadrzędne na przykład, prawda? Tam dalej jest, że nadrzędność polskiego prawa i za tym oczywiście bym głosował, ale to jest tak, w Kurierze Wnet, i bardzo polecam lekturę Kuriera Wnet, na 15 stronie jest projekt konstytucji według Jana Kowalskiego. I to jest projekt Jan Kowalski, rzeczywiście istniejący człowiek, który nazywa się Jan Kowalski, który ośmielił się napisać projekt konstytucji. I w tym niesymboliczny Jan Kowalski z wzoru dowodu osobistego. Niesymboliczny. I w tym projekcie konstytucji jest zaproponowana radykalna zmiana ustroju, tak? Radykalna zmiana koncepcji państwa. Znaczy, Konstytucja Rzeczpospolitej powinna chronić wolności jednostki, wolności, naszej wolności, wolności gospodarcze i rodzinę, tak? I to są zadania konstytucyjne. I to powinno być w konstytucji wpisane i to powinno być wyraźne, tak? I jeszcze jedna rzecz, mianowicie powinna być inaczej ustawiona relacja między władzą centralną a tą władzą, która jest na dole, czyli inna dystrybucja pieniądza. No i tam jeszcze kilka innych radykalnych rzeczy. Ja nie mówię, że to jest mój projekt konstytucji, to jest projekt konstytucji Jana Kowalskiego, ale Jan Kowalski proponuje nowy, i zresztą z władzą prezydencką bardzo mocną, tak? Jan Kowalski proponuje zmianę ustroju państwa i właściwie takiej zmiany ustroju państwa z taką gwarancją. On jeszcze mówi o prawie do posiadania broni w tym projekcie konstytucji, ale to i taka dyskusja powinna być, i takie pytania powinny być. On mówi tak, powinno być w Polsce 78 posłów, tak? Wyliczył sobie argumenty, dlaczego 78. On mówi, że wybory powinny być do Sejmu, powinny być pośrednie, a bezpośrednie wybory do sejmików wojewódzkich, tak? Odwołuje się do pierwszej Rzeczpospolitej. Czyli to jest myślenie na temat tego, jak to państwo powinno w przyszłości funkcjonować i w jaki sposób stworzyć jego bezpieczeństwo, tak? A w tych pytaniach, które zacytowałeś, tego nie ma, tak? No jak możemy do konstytucji wpisać 500+, a nie 1000, może na przykład, prezydentowi a nie 1000+? Chodziło o to, żeby wciągnąć Polaków w debatę i stąd te pytania są takie, no powiedzmy, dotyczące spraw codziennych. No ale co zrobisz z odpowiedzią? Ja odpowiedziałbym, że nie wpisywać, bo to jednak konstytucja to jest jednak mechanizm regulujący funkcjonowanie państwa. No, nie da się tak konkretnych rzeczy zapisać. Znaczy, no da się, no ale one później gdzieś tam wyjdą bokiem. Ale pytanie jest inne, czy tu w ogóle da się coś zrobić z tym naszym państwem przy tak intensywnym podziale, kiedy strona, która przegrała wybory w stopniu niebywałym, nieznanym dotąd, odmawia właściwie nawet legalności obecnej władzy. No dziennik Gazeta Prawna dziś na pierwszej stronie o tym referendum. Referendum legalizujące dobrą zmianę. Referendum legalizujące dobrą zmianę. Czyli to jest wypowiedzenie umowy tak naprawdę. Znaczy stwierdzenie, że ta władza jest nielegalna. Ta, myślę, że tytuł bez przemyślenia, tak, został nadany temu artykułowi. Ale pytanie jest szersze, tak? Przy tym podziale, czy to w ogóle jest realne, czy to w ogóle powinniśmy sobie tym głowę zawracać, skoro nie ma konsensusu elementarnego? Znaczy ja w ogóle uważam, że prezydent mógłby przynajmniej zrobić wysiłek, żeby stworzyć ruch konstytucyjny, czyli ruch 2/3, że to jest możliwe, nawet przy tym podziale, bo ten podział jest czymś bardzo ważnym, natomiast ciągle wierzę, że racjonalne argumenty potrafią trafić, także co innego elity, które się spierają, a co innego ludzie, którzy żyją swoimi codziennymi problemami, że jeżeli dostaną propozycję, którą zaakceptują, to będą ją wspierać, tak? Także trzeba szukać tego dialogu. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby był jakiś Sejm, który ma 2/3 większość konstytucyjną, ale tak, jest ruch Kukiza, który jest za głęboką zmianą konstytucji, jest Prawo i Sprawiedliwość, czyli jest koło 40% głosów już, tak? Więc ja bym zaryzykował, bo chciałbym, żeby doszło do takiej zmiany. Znaczy chciałbym, żeby był taki ruch odnowy, który
przemyśli państwo, a zmieniając konstytucję powinien być dalszy krok, to powinno być zmienienie ustroju, tak? Dobrze, ustroju gospodarczego, ustroju sądów też, dalsza zmiana, wybór sędziów, tak? To są takie rzeczy, które ten dalszy krok ku budowaniu demokracji, państwa wolnych ludzi powinniśmy zrobić. Mamy stulecie niepodległości Polski i to referendum wiąże się ze świętowaniem stulecia. No to ma być jakieś, rozumiem, też takie przejrzenie się Polaków w lustrze, czy państwa polskiego w lustrze opinii publicznej właśnie z okazji tej rocznicy. Nie wiem, czy się zgodzisz, to jednak chłodno ta rocznica wybrzmiewa. No, gdybyśmy sobie wyobrazili to stulecie parę lat wcześniej, to spodziewalibyśmy się wydarzeń bardziej spektakularnych, bardziej radosnego nastroju. Nawet w Wilnie byłem, całe miasto we flagach. Czuć to stulecie na każdym kroku. To samo w Rydze, to samo w Tallinie. Państwa, które z nami współświętują, tak, trochę wcześniej, bo wiosną, może to z tego się wiąże, ale u nas chłód, właściwie obojętność, ta strona, która przegrała wybory, właściwie mówi, takiej Polski to my w ogóle nie świętujemy, no, przepraszamy. Poczekajmy na wrzesień, październik, listopad, bo ja tak nie odczuwam, tak? Ja odczuwam, jeżeli o czymś myślę, to myślę o pewnym przesyceniu słów dotyczących niepodległości, tak? Że rzeczywiście, że wolałbym, żeby ta niepodległość szła od dołu do góry, a nie z góry do dołu, tak? Bo z góry do dołu to jest gorzej, ale tych zdarzeń w całej Polsce jest bardzo dużo, a myślę, że 11 listopada nie tylko w lokalach wyborczych będą Polacy się spotykać, ale będą naprawdę świętować na ulicy, choć pogoda czasami płata figle, szczególnie 11 listopada. Wczoraj i przedwczoraj w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal w Warszawie konferencja The Media as Public Service, media jako służba publiczna, tak, jako służba. Bardzo wiele ciekawych paneli, kilkunastu gości z zagranicy, z różnych państw, z Azji, z Europy. I także debata, w której brałem udział, wolność słowa, wolność mediów, sytuacja mediów w Polsce. No, bardzo ciekawe wydarzenie, współorganizowane przez Polską Fundację Narodową. Jak rozumiem, idea jest taka, zaprosić ludzi i powiedzieć im, zobaczcie, jak wygląda polska rzeczywistość naprawdę, tak? Nie opierajcie się tylko na artykułach w waszych gazetach lewicowo-liberalnych. To jest między innymi, to przyświeca nam w organizowaniu takich konferencji. Tutaj Polska Fundacja Narodowa nam pomogła, za co Polskiej Fundacji Narodowej dziękuję. Tu przyjechało 35 dziennikarzy, właściwie ze wszystkich kontynentów, tak? Nie było dziennikarza z Australii. I pokazaliśmy im rzeczywiście taki dzień zwiedzania Warszawy i zapoznania się z historią Muzeum Powstania Warszawskiego. To oczywiście robi wrażenie. I ta myśl o tym, że od tego zaczynamy dyskusję i rozmowę na temat Polski, że musicie to zrozumieć, przynajmniej to jedno zobaczcie na własne oczy w Muzeum Powstania Warszawskiego, co tu zdarzyło się między 1 sierpnia a końcem września 1944 roku. I to daje do myślenia, tak? To po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego jakby sposób patrzenia na Polskę rzeczywiście się zmienia, tak? Ja nie wiedziałem, a to było aż tak, a tu rzeczywiście, tu sowiecka Rosja, tu Niemcy, oni tak zburzyli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o już sprawy nasze, dziennikarskie sprawy, tak? No to panel w miarę otwarty żeśmy zrobili, tak, był Bogusław Hrabota, był Jacek Karnowski, była Jolanta Hajdasz, inne osoby uczestniczyły w tym panelu i obie strony, tak, bo szef Rzeczpospolitej, no to płynie zupełnie z innego źródła, wypływa jego rzeka, powiedział tak, w Polsce nie ma cenzury i nie ma kłopotu z wolnością słowa, tak? I my żeśmy powiedzieli tak, czyli Jacek Karnowski, inni uczestnicy powiedzieli, w Polsce nie ma cenzury, nie ma kłopotu z wolnością słowa. A nawet jest lepiej niż było względem pluralizmu. A nawet jest lepiej niż było. I co się zdarzyło? No i liczne argumenty żeśmy przytoczyli, powiedzieliśmy, jak wygląda
wygląda sytuacja. No to co się wydarzyło? W umyśle zapaliła się u nich lampka. Czy przypadkiem my nie mówimy tak, bo nam kazano? Czy przypadkiem te nasze słowa nie są dowodem na to, że właśnie to wszystko w Polsce jest? Jakiś teatr tutaj odbywają. Czy ktoś nam przypadkiem nie nakazał mówienia tego wszystkiego? Tak, jak to jest możliwe, że my mówimy o Polsce? Słuchajcie, Polska ma wiele problemów, tak? Ma wiele problemów, ma wiele poważnych dyskusji, choćbyśmy zaczęli dyskusję konstytucyjną, tak? Ale tego jednego problemu Polska nie posiada. I o tym jednym problemie w raportach, które wyczytacie, jest napisane, tak? Ale, a jednak nie, no bo oni musieliby przemodelować cały swój świat, uznając, że pewne źródła informacji nie są po prostu wiarygodne, nie? Że te raporty o wolności słowa, jak było wykazane podczas tego panelu, proszę państwa, bardzo ciekawie przez panią Hajdasz, no pisane przez jedną osobę, która rozdaje ankiety swoim znajomym, oni wypełniają te ankiety, a gdy spotyka się z Wiktorem Świetlikiem, szefem Centrum Monitoringu Wolności Prasy, który mówi jej, proszę pani, za poprzedniej władzy było tak, 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 podaje przykłady, wejście do redakcji wprost, prawda, podsłuchiwanie dziennikarzy, zniszczenie całej ekipy w Rzeczpospolitej, no to to się w raporcie nie znajduje. I oni tego właściwie nie przyjmują, uznają, że to jest jakaś manipulacja. Tak, ale to jest też olbrzymia walka na słowa, tak? Był tam dziennikarz z Waszyngtonu, tak? Taki zasłużony dziennikarz amerykański, który miał wykład na temat i też użył słowa reżimy etnopopulistyczne, tak? I to etnopopulizm dotyczył zarówno Donalda Trumpa, jak i tego, co zdarzyło się w Polsce. No, potem Aleksandra Rybińska dała odpór, Paweł Lisicki powiedział, że jest zupełnie inaczej, a ja tylko zaproponowałem, tak, żeby zamienił słowa, tak, etnopopulizm na republikanizm i żeby zobaczył tą dyskusję w tym w kontekście, a słowo atak na wymiar sprawiedliwości słowem reforma wymiaru sprawiedliwości, tak, i to i wtedy dopiero mu ułoży się to. On może powiedzieć tak: polscy republikanie są idiotami, tak? I niech sobie mówi, ale niech nie nadaje pejoratywnego słowa na samym początku. Niech nie określa, bo to jest nowy wynalazek, etnopopulizm, tak? Żeby nie mówić nazizm, faszyzm, to jest coś, i to wiadomo, etnopopuliści to jest coś takiego, z czym w ogóle nie można rozmawiać, tak? Kiwnął głową, ale myślę, że tego nie zmieni w swoim sposobie myślenia. Nie wiem, no czy, bo... czy się zgodzisz, że to jest jednak z tej dyskusji wybrzmiewało, że w tym traktowaniu Polski na świecie, tego, co się obecnie dzieje, jest niesłychanie dużo protekcjonalności. Znaczy, dziennikarze wstawali i właściwie mówili: nie jesteście prawomocni, wy nie możecie decydować, co jest republikańskie, to nie wy decydujecie, co jest demokratyczne. No, ale to jest tak, że ja miałem wrażenie, że my właśnie jeszcze zachowaliśmy pewien dar analizy i dar nazywania. Był taki, był panel, który prowadził Bronisław Wilczajn na temat innego, tak? I to był taki referat Bronisława Wilsztajna, tak, w którym racjonalnie wywodził, czym jest inny, czym, jaki jest ten podział, że jeżeli zlikwidujemy innego podział, że taka jest tendencja w kulturze, jeżeli zlikwidujemy ten podział, to wtedy kim musimy stracić swoją własną tożsamość, ale to jest niemożliwe, bo to jest sprzeczne i tak dalej. To był racjonalny wykład, tak, opowieść o tym, jak myśli człowiek racjonalny, i naprzeciwko nie ma odpowiedzi żadnej, bo naprzeciwko są rozmaite takie klisze, przez które nie można przenikać, bo to są pojęcia, które oni inaczej zdefiniowali. Oni się inaczej tymi pojęciami posługują i od razu wchodzą do swojej dyskusji. I jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo tak sobie po tym pomyślałem o, nie wiem, o sytuacji naszych negocjatorów z Unią Europejską, tak? Że oni przychodzą i mówią tak, ale słuchajcie, w Holandii jest tak samo, w Hiszpanii jest tak samo, i siedzi naprzeciwko człowiek, który kiwa głową. I niczego to nie zmienia. I wychodzi, nie wiem, wiceminister spraw zagranicznych z przekonaniem, że jego racjonalne argumenty trafiły. A tu się okazuje, że tu nie chodzi o racjonalne argumenty, tu nie chodzi o taki zwykły wykład, o fakty nie chodzi, tak? Tylko chodzi o zupełnie coś innego. I to jest duży dramat, tak? Bo to jest dramat w dyskusji, bo ci dziennikarze mówią, trzeba być otwartymi na dyskusję, tak? Ale pod warunkiem, że będziesz rozmawiał w ich języku i tak jak oni będziesz rozmawiał, no to wtedy powiedzą, no Krzysztof,
naprawdę to było ciekawe, tak? Ale jeżeli wymkniesz się z tego kręgu słów, no to wtedy jesteś dziwolągiem. Zabawne jest to takie też takie oczekiwanie, no, że dziennikarze to muszą, prawda, każdy rząd brutalnie de facto atakować, ale to nie obowiązuje, gdy rządzą rządy lewicowo-liberalne. Wówczas atakuje się zagrożenie dla tych rządów, więc to też są kurioza. Ale pytanie jest inne, bo tam w dyskusji wracała sprawa telewizji publicznej. Oni mówią, no dobra, wszystko rozumiemy, okej, ale TVP jest stronnicza. No tutaj padają argumenty, wszystkie stacje, po pierwsze zawsze była stronnicza, zawsze była jakoś związana z rządzącymi aktualnie, chyba że ci rządzący nie mieli możliwości jej podporządkować, a po drugie nie jest tak, że te media komercyjne, elektroniczne, te wielkie telewizje to są jakieś, prawda, polskie kopie Sky News, tylko to są jednak agresywni polityczni gracze. No właśnie, ale co z tą TVP? To będzie kongres stowarzyszenia, wymknę się odpowiedzi na to pytanie. Będzie kongres Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich już za tydzień i tam myślę, że dojdzie do dyskusji na temat tego, jak wygląda telewizja publiczna 2,5 roku po dobrej zmianie, czy jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób opowiada o polskiej rzeczywistości, tak? Bo zresztą jest tak, że czujemy taką pewną, delikatnie mówiąc, przesadę, tak? Że jest coś takiego jak przesada w telewizji publicznej i w programach informacyjnych i myślę, że o tym trzeba mówić. Ale czy media komercyjne są naprawdę wyłączone z tego myślenia, czy fakt, że no fakty, mówiąc konkretnie, no są ostrzejsze niż wiadomości, to dużo w wielu wypadkach. Nie, no to właśnie to jest kłopot, bo człowiek rozumie rację, tak? Mówimy o rynku medialnym, tak? Spotykamy się z dziennikarzami zagranicznymi, mówimy o rynku medialnym, to jest tak, że on jest zrównoważony, tak, bo jest to i to, a właściwie nie jest zrównoważony, bo jest przewaga mediów opozycyjnych w stosunku do dobrej zmiany. No ale przypuśćmy, nazywamy to równowagą, na tle tego, co mieliśmy, tak. No ale gdybyśmy jakby wyrzucili wszystkie media, ale nie możemy tego zrobić, tak, tylko nie ma wpływu, znaczy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji próbuje zrobić coś takiego jak medialny okrągły stół, tylko tyle, że no to są, to znaczy za dużo elementów jest do ułożenia i my mamy kłopot, jako ja przynajmniej mam kłopot, bo gdybym oceniał telewizję publiczną w separacji od wszystkiego, to bym o niej powiedział więcej, ale nie mogę oceniać w separacji, bo w gruncie rzeczy no to obaj rozumiemy, dlaczego ta telewizja wygląda tak, jak wygląda. Dobrze. Krzysztof Ziemiec, czy szef SDP zna sprawę? 4 czerwca. Pewna niezręczność związana z tak zwaną belką, paskiem, gdy Krzysztof Ziemiec, prawda, 5 lat temu, 4 czerwca, napis Słowa Wolności, teraz no, zdrada elit, coś takiego. No oczywista niezręczność, ten pasek zresztą idący za daleko, chyba niepotrzebnie, natomiast poziom nienawiści, jaki się wylał na tego dziennikarza, to, co mu urządzono i w mediach społecznościowych, i nie tylko, paradoksalnie na osobę bardzo delikatną, wrażliwą i wcale nie zaangażowaną osobiście w boje polityczne. Ale no bo to jest tak, bo nie Jacek Kurski jest odporny na twardy, to, tak. Twardy i odporny na to, co się dzieje w internecie, natomiast rzeczywiście Krzysztof Ziemiec bardzo głęboko rozmaite rzeczy przeżywa. I znaczy sam nie miał świadomości tego, co się dzieje, co jest na pasku napisane, nie podnosił odpowiedzialności za ten pasek, a hejt, tak, to znaczy to też dziwi, że nie ma kogoś, kto ma siłę oddziaływania na swoją publiczność po drugiej stronie, żeby to zahamować, i też może zobaczmy belkę w swoim oku, że też czasami nie powstrzymujemy pewnych hejtów, które dzieją się w internecie, które też idą za daleko. Polska będzie mistrzem świata?
Polska, mam nadzieję, że wygra z Senegalem. Dziękuję bardzo. Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, założyciel i dziennikarz Radia Wnet. Chociaż nie, mój syn by mi nie wybaczył, gdybym nie odpowiedział na pytanie. Tak będzie. Tak będzie. Dobrze, proszę państwa, zobaczymy. Był gościem w Polsce.pl Krzysztof Skowroński. Kibicujemy biało-czerwonym. Wczoraj wspaniały mecz na Stadionie Narodowym, niedaleko naszej redakcji. Wspaniała atmosfera, 58 tysięcy ludzi, rzeczywiście wszystko w sposób grzeczny, miły, cywilizowany. Oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwa zapraszam na kolejne punkty programu. Między innymi przegląd prasy. Dość ciekawej dziś, obiecuję.